i pisanie, i malowanie wynika z tego samego, to znaczy wynika z przeżyć, z konieczności oceniania pewnych rzeczy, akceptowania ich, posiadania wątpliwości na ten temat. To samo jak się szuka, powiedzmy, inspiracji do namalowania obrazów. Ja bardzo wiele lat prowadziłem takie szkicowniki, tu zresztą one są na tej półce tam u góry. W tej chwili już tego nie robię, bo wtedy te szkicowniki były rodzajem takiego szkicownika i pamiętnika. W tej chwili już nie przerwałem pracy nad tym, dlatego bo mam jakieś problemy na tym tle, tylko po prostu nie mam już takiej potrzeby. Maluję wtedy, kiedy pojawia się jakiś problem, który mnie zachwyca, który mnie inspiruje. I wtedy przychodzę do pracowni i maluję. Aczkolwiek pracuję też i gdy chodzi o rysunek, i gdy chodzi o pastele, gwasze, które też nie mają charakteru takiego przygotowywania się do obrazu olejnego, tylko są czymś tak samo ważnym, czymś tak samo istotnym. Obraz jest dla mnie i był zawsze właściwie rodzajem pamiętnika, rodzajem, w niektórych wypadkach rodził się z zachwytu i tutaj nie boję się tego słowa, a w niektórych jest kwestią takiej potrzeby powiedzenia czegoś za pomocą obrazu lub rysunku i tak to wygląda. Tak to wygląda. Nigdy nie zapomnę, w czasie jednego z pobytów we Francji pojechałem do Auvers-sur-Oise, czyli do miejscowości, gdzie spędzał wiele lat Van Gogh. I przeszedłem się wzdłuż rynku, w tym domku, gdzie on mieszkał. Byłem tam, można było wejść do tego pomieszczenia, nawet do tej sypialni, takiej małego pokoiku. No i potem poszedłem na spacer. I w pewnym momencie miasto się kończy, prawda? Zaczyna się taka droga w stronę cmentarza, zaczynają się drzewa, małe tylko kamieniczki. I stanąłem jak małe dziecko, ponieważ zobaczyłem przed sobą kilkaset metrów niemalże oranżowe, pomarańczowe pole pszenicy czy jakiegoś zboża. Nie znam się na tym tak dalece, żeby to określić. Niebo akurat było bardzo błękitne i po prostu zobaczyłem obraz Van Gogha. I wtedy sobie dopiero uświadomiłem, że to wszystko, co w jego malarstwie było tak przejmujące, było tak nieraz przerażające w swojej sile, w swoim dramacie, to wszystko rodziło się z obserwacji świata, z przeżywania tego świata, z przeżywania barwy nieba, zboża, pola, prawda? I sądzę, że to jest tak istotne i tak ważne, aczkolwiek są artyści, którzy mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Dla mnie takim doświadczeniem była wiele lat prowadzona praca nauczyciela i to zarówno tak zwanego wychowania plastycznego w szkole podstawowej, potem w liceum ogólnokształcącym, a jak mówił nasz profesor fizyki, jak byliśmy w szkole w
piątym liceum, mówił, pamiętajcie, tak miał minę, że jesteście uczniami liceum ogólnikowo kształcącego. I to zawsze nas cieszy i śmieszy, jak sobie o tym wspominamy, jak się spotykamy. Natomiast potem uczyłem w szkole średniej, wtedy, kiedy wprowadzono tam wychowanie plastyczne już nie tak dawno, w liceum plastycznym i potem w akademii. Najpierw wrocławskiej, potem krakowskiej. I muszę powiedzieć, że zawsze sprawą podstawową były te wymagania na samym początku, gdzie domagałem się od studentów, żeby pracowali w oparciu o naturę, o widzenie natury, postrzeganie natury, interpretowanie natury, co oczywiście nie oznacza, że ej, panie Józiu czy pani Aniu, bo jak pani nie namaluje krzesła jak krzesło, to dostanie pani dwóje. To nie na tym polega. Tylko na tym, żeby młodzi ludzie, którzy wchodzą w świat sztuki, obserwowali rzeczywistość, obserwowali naturę. Potem mogą to porzucić. Potem mogą się z tym, mówiąc tak troszkę romantycznie, pożegnać. Ale są sytuacje, kiedy do końca ta rzeczywistość jest potrzebna i inspiruje. Prawda? I tak to jest, tak to bywa. Dlatego mam przywiązanie do pewnych form rzeczywistości, do krajobrazów przede wszystkim, ale równocześnie maluję w oparciu o myśli, w oparciu o przeżycia. Także tak to wygląda, zupełnie normalnie i bez histerii. Dzielę się przeżyciami o bliskich mi artystach. Nie tylko tych, których miałem szczęście poznać osobiście, ale o tych, których poznałem kiedyś, a potem bardziej byłem wciągnięty w malarstwo, tym bardziej mimo upływu dziesiątek czy setek lat ci ludzie byli mi coraz bliżsi. I to jest też taka sytuacja jak na przykład ze zwiedzaniem muzeów. To jest zwiedzanie muzeów dla ludzi, którzy oczywiście nie zwiedzają tego na zasadzie wycieczki, która pędzi przez wszystkie sale, tylko ci, którzy przychodzą, żeby porozmawiać z obrazami, żeby popatrzeć na te obrazy, żeby uświadomić sobie, ale oczywiście trzeba wtedy wiedzieć coś na temat historii sztuki, na temat dziejów, które wtedy otaczały tych artystów. I wtedy sobie uświadamiamy, jak to wyglądało na przestrzeni wieków, na przestrzeni dziesiątek lat. Prawda? Przecież często się ironizowało jeszcze nie tak dawno na temat malarstwa Matejki na przykład. Ale jak się ogląda szkice Matejki, jak się ogląda te rysunki, które były taką przygotowawczą robotą do malowania, prawda? To sobie uświadamiamy, jaka to była wyobraźnia, jaka to była siła widzenia świata, wspartego przecież bardzo rzetelnie o wiedzę, o kostiumach, o architekturze, prawda? Ale cały czas właściwie nawet te najbardziej dramatyczne obrazy Matejki ze względu na losy Polski, to były przecież jego rozmowy z historią, ale to była sugestia porozmawiania z tymi, którzy staną przed tymi obrazami. I to samo jest właściwie, jeżeli ogląda się prace i szkice
artystów współczesnych, wielkich artystów współczesnych. Tak jak oglądamy rysunki Picassa, prawda? I oglądamy jego obrazy, no to przecież to się ciągle zmienia, ciągle ewoluuje. Raz jest pełne ciszy i spokoju, a raz jest pełne dynamiki i ogromnej siły wyrazu. Także sądzę, że to jest, wydaje mi się, i to mówię również jako nauczyciel, że nieraz jak patrzę w muzeach, jak wycieczki dzieci czy młodzieży stoją przed obrazami, no i nauczyciel czy pani nauczycielka przeważnie mówią nam, mówią tym dzieciom, kiedy to było, w jakim roku, co, gdzie, to ten. Wówczas, kiedy to trzeba tylko powiedzieć jednym zdaniem, że to było na przykład w XVIII, czy w XIX, czy na początku XX wieku. Ale trzeba im pokazywać, jak, dlaczego to tak jest namalowane. Trzeba, no ci ludzie, którzy chcą opisywać obrazy jako nauczyciele, jako, ja już nie mówię o przewodnikach, bo ci są specjalistami, profesjonalistami, ale jeżeli dziecko w szkole podstawowej nie zorientuje się, że malowanie na lekcji malarstwa i rysunku i malowanie artysty, którego obrazy są w muzeum, to jest to samo. To jest to samo. To jeżeli potraktujemy to sensownie i poważnie, tą pracę z dzieckiem rysującym, malującym, to jak to dziecko popatrzy, mając lat już 15 czy więcej, na obraz Matejki, czy na obraz Rodakowskiego, czy no jak pójdzie zobaczyć nawet obraz abstrakcyjny, to będzie to dla niego coś bliskiego, bo on sam to robił, sam wiedział, jak to się robi. I dlatego ja tak uważam za tak ważne właśnie lata, które spędziłem, jeśli można tak powiedzieć, ucząc w szkole podstawowej, czy potem w szkole średniej, bo to jest jedna z możliwości zbliżenia ludzi, dzieci do procesu twórczego. Tak samo jak nie można zaczynać mówienia dzieciom czy młodzieży o poezji, każąc im się nauczyć wiersza, który ma 15 zwrotek i potem jak ktoś zna tylko 10, to się mu daje dwóje albo dostatecznie. Trzeba powiedzieć, dlaczego się pisze te wiersze, po co? Dlaczego się je pisało 200 lat temu i dlaczego się je pisze dzisiaj? Bo to jest to samo, to jest problem tajemnicy procesu twórczego, która jest oczywiście tajemnicą, ale można wprowadzić w ten problem, wprowadzić w te tajemnice. Tam są omówienia nie tylko autoportretów artystów, ale tekstów pisanych przez malarzy, nie tylko przez malarzy. I sądzę, że takie właśnie teksty są autoportretami artystów. Bo jeżeli ja czytam rozważania o muzyce napisane przez kompozytora, to dla mnie to jest autoportret tego kompozytora. To jest dochodzenie do tajemnicy twórczości. Oczywiście ktoś powie, tajemnica twórczości to takie romantyzujące, takie histeryczne określenie. Nie. Tak jest, było i będzie. Niezależnie od tego, czy będzie to za 100 lat, czy za 50 i niezależnie od tego, czy to było lat temu 50, czy 100. Prawda? Jak się ogląda w muzeach
rysunki, szkicowniki artystów wybitnych, wielkich, to one są takie same, jak te, które powstają dzisiaj. Bo te szkicowniki kiedyś i dzisiaj są pamiętnikami, ale równocześnie są próbą zatrzymania pewnych myśli i próba odkrywania tajemnicy wchodzenia w te wszystkie problemy. Zarówno te, które chcemy w obrazach czy w tekstach poznać, jak i jak to robimy, jak to już realizujemy. Prawda? Także tak to jest.